pracy często towarzyszy ci szminka? A ona jest praktycznie zawsze, słuchaj, u mnie tutaj i faktycznie jest to taki element, na który też czekają moje kursantki, bo one ją obserwują na Instagramie i zawsze jak wchodzą, to najpierw się witają ze szminką, a później dopiero ze mną. Tak. Wspomniałaś także, że szminka była na selfie wielu gwiazd. Tak, i mało tego, to, że była z gwiazdami to raz, ale nawet czasami podchodziły do nas dziewczyny, które chciały sobie zrobić zdjęcie właśnie ze szminką, nie ze mną, więc ona też jest chyba taką dość dużą atrakcją dla dziewczyn, ale to jest piesek, który da się bardzo lubić, jest bardzo grzeczna, jest bardzo ułożona, jest bardzo mądra, bo dużo osób myśli, że jak to jest taki mały piesek, bardziej ozdobny, bo tak się mówi na te pieski, to nie trzeba niczego uczyć i sam pies też się nie nauczy, a ona naprawdę zna wiele komend i bardzo szybko to wszystko łapie, także jest bardzo takim fajnym, przyjemnym pieskiem, który totalnie nic nie niszczy, więc to też jest super, że ona jest mega grzeczna. Jaka to jest rasa i w ogóle ile czasu już szminka jest u Was? Co to jest Chihuahua. Chihuahua, ja ją wzięłam, jak miała 3 miesiące, ma niecałe, teraz ma już 4,5 roku, może nawet troszkę więcej. I był to faktycznie piesek, który, słuchaj, nie uwierzysz, był najbardziej wycofany w hodowli, ale była to jedyna suczka, ja chciałam suczkę, stąd szminka. I też imię oryginalne, ale chciałam, żeby się kojarzyło też z tym, co robię. No dobrze, a powiedz mi w takim razie, jeśli chodzi na przykład o jej charakter, powiedziałaś, że jest niesamowicie spokojna, rozumiem, że bardzo jest często... Spokojna, jest grzeczna, spokojna może niekoniecznie, ale to jest też pies, który bardzo często ma swoje zdanie i jest charakterna jednocześnie, bo ona się potrafi obrazić. Tak, potrafi się obrazić, ona jednak lubi być centrum zainteresowania, jak na przykład są inne pieski i już się nie poświęca jej tyle czasu, potrafi się odwrócić na przykład tyłem. Mi też to robi, jak na przykład powiem szminka, nie wolno, albo gdzieś tam trochę krzyknę, to ona potrafi się odwrócić do mnie plecami i tak siedzieć, w ogóle na mnie nie patrzeć, słuchaj. No troszkę jak ludzie, no ma taki, dużo takich cech ludzkich ten piesek mimo wszystko. No i super, powiem ci szczerze, że wygląda tutaj fantastycznie, jest razem z nami praktycznie od samego początku i powiem wam szczerze, że ma zadatki zdecydowanie na gwiazdę, tak jak powiedziałaś.